Bitcoin.pl. Największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Analizy Rynków. Rynków, które to Wy zaproponowaliście w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami. Tak więc jeżeli już teraz chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się notowaniom jakichś konkretnych coinów, to dajcie proszę znać w komentarzu pod tym dzisiejszym odcinkiem. Ja nazywam się Arek Jóźwiak i zapraszam oczywiście w imieniu własnym oraz w imieniu naszego partnera, którym w dalszym ciągu jest oczywiście Ariten, oferujące gamę produktów dla każdego w świecie kryptowalut. Począwszy od indywidualnych inwestorów, po projekty kryptowalutowe korzystające z bramki płatniczej Gateway i kantory stacjonarne. Przypominam Wam oczywiście o promocji obowiązującej w Ariten na sprzedaż USDT, która zwraca Wam token back do 100% w tokenie Ariten. Dodatkowo w opisie pod tym dzisiejszym materiałem znajdziecie dwa kody rabatowe, dzięki którym zyskacie do 25% na rabat do 25% na pierwszą transakcję w Ariten oraz 10% na każdą kolejną transakcję, więc po więcej szczegółów oczywiście odsyłam Was do opisu tego materiału, a my tymczasem przejdźmy sobie do wykresów. No i chciałbym powiedzieć, zacznijmy jak zwykle, zacznijmy standardowo, zerknijmy na to, co dzieje się na notowaniach Bitcoina, ale to nie miałoby większego sensu. Zacznijmy niestandardowo. Zacznijmy od spojrzenia na notowania BNB, Binance Coina, którego kurs doświadczył w ostatnim czasie całkiem srogiej wyprzedaży. Jest to oczywiście związane z całą aferą, która wokół Binance'a w ostatnim czasie się wydarzyła. Przypomnijmy, mamy ustąpienie dotychczasowego CEO, dyrektora generalnego CZ ze stanowiska, więc to samo w sobie już jest potężna zmiana. Jest to oczywiście konsekwencja tego, że Binance jako platforma nie wdrożyła odpowiednich środków, dzięki czemu niektórzy jej użytkownicy mogli obchodzić nakładane na nich sankcje gospodarcze, czy też dopuszczać się brania brudnych pieniędzy. W konsekwencji oczywiście ustąpienie CZ ze stanowiska to jest jedno, ale po drugie sama giełda zapłacić musi ponad 4 miliardy dolarów kary. Nie jest to niestety, albo no niestety, jedyna kara, jaką Binance musi zapłacić, bo nieco mniejszych kar w ostatnim czasie wobec tej giełdy pojawiło się więcej i jak je wszystkie sumujemy, to wychodzi nam bodajże 7,1 miliarda dolarów, więc suma już jest naprawdę imponująca. Widzimy wstrząs właściwie na notowaniach BNB, bo licząc od szczytu do dołka, to w pewnym momencie chyba była to wyprzedaż na poziomie blisko 19 czy 20%. Sprawdźmy. Prawie 19%, więc całkiem sporo i tak naprawdę to, co teraz będzie miało duże znaczenie, no bo to, czym powiedziałem, już się wydarzyło. Ja zakładam, że większość z Was doskonale wie, o co chodzi, więc świadomie nie chcę za bardzo rozwodzić się na ten temat i poświęcać mu kolejnych 10 minut, dlatego że są to wydarzenia z wtorku, a my mamy piątek, więc prawdopodobnie wszyscy z Was już doskonale temat znają, przeczytaliście sobie o nim w internecie albo posłuchaliście o nim gdzieś na YouTubie. My zajmijmy się nim od strony rynkowej, od strony tego, co może w najbliższym czasie się wydarzyć. Jeżeli chodzi o samą platformę Binance, to tak naprawdę ona teraz będzie poddana całkiem sporej próbie. Pomijam kwestie związane z karami, które trzeba zapłacić. Tak naprawdę to, co będzie miało teraz znaczenie, to to, jak samą platformą zarządzać będzie nowa osoba, która staje przy jej sterze, no bo to jest pewien test, to jest pewien sprawdzian, to jest powiedzenie sprawdzam, czy rzeczywiście jak zmienia się dyrektor generalny, czy giełda będzie w stanie dalej się utrzymać, dalej rozwijać, dalej funkcjonować tak jak funkcjonowała. Oczywiście stwarza to pewne możliwości dla konkurencji, natomiast jeżeli tutaj nic się złego ze strony Binance'a nie wydarzy, trzymajmy kciuki, żeby się nie wydarzyło, bo pewnie cały szeroki rynek kryptowalut na tym by ucierpiał, no to może być całkiem w porządku. Czy będzie w porządku dla notowania BNB? Zdaje się, że w najbliższym czasie niekoniecznie, ale czy będzie dobrze dla szerokiego rynku kryptowalut?
tu już powodów do optymizmu mam nieco więcej, ale do nich przejdziemy sobie za chwileczkę. Skupmy się najpierw na Binance Coinie, którego kurs rzeczywiście pikował nam o prawie 19%. Później oczywiście w środę doświadczył niemal 5% odbicia, ale ta zwyżka zatrzymała się w rejonie lokalnego oporu w okolicy mniej więcej $239. Ten poziom dość dobrze widać też z perspektywy interwału 4-godzinnego, więc możemy sobie nawet tak przejść. Widzicie tutaj test jako wsparcie, jeden, drugi, tu test jako opór, więc dość ładnie to wszystko wygląda. I w mojej ocenie dopiero wyjście powyżej granicy $239 mogłoby być taką informacją: ok, wracamy na ścieżkę wzrostów, może od razu nie wybijemy nowego ATH, ale będziemy gdzieś starali się odrobić te wtorkowe straty, czyli powrócimy na przykład w kierunku $256-7. Ale żeby w ogóle móc prognozować taki wzrost, najpierw notowania BNB musiałby wybić powyżej $239. I teraz powstaje jedno pytanie: czy po spadku o prawie 19% w ciągu kilku zaledwie godzin inwestorzy będą w stanie nagle wziąć i napędzić popyt na tyle, żeby przywrócić notowania tego coina na ścieżkę wzrostów? Bardzo często po tak spektakularnej wyprzedaży rynek potrzebuje troszeczkę czasu na to, aby ochłonąć, aby część inwestorów zapomniała, aby część pogodziła się ze stratami, które z tego tytułu ponieśli, a tu dodatkowo jeszcze wchodzi w grę kwestia tego, o czym mówiłem, czyli powiedzenie sprawdzam. Mamy nowego dyrektora generalnego Binance, no i to jest tak naprawdę jedna wielka niewiadoma, w którym kierunku teraz giełda będzie podążać. Czy wróci na dobre tory, czy nie? Wiadomo, ona od dłuższego czasu zmaga się z różnymi wyzwaniami, głównie natury regulacyjnej w wielu krajach na całym świecie, no ale takie problemy się ma, jak się jest największym na świecie. Mniejsze giełdy takich problemów nie mają, większe takie problemy mają. Binance jest największe, więc tych problemów ma najwięcej. To jest normalna kolej rzeczy, więc myślę, że najbliższe dni, najbliższe tygodnie wskażą, co się tu będzie działo. Natomiast jeżeli nagle nie wrócimy powyżej granicy $239, to w mojej ocenie mimo wszystko warto być przygotowanym, że te spadki mogą się jeszcze pogłębić. Nie mówię, że od razu spadniemy w kierunku czy to wrześniowych, czy październikowych doków, czyli powiedzmy okolice $205, ale spadek w kierunku 219 w mojej ocenie jest niewykluczony. Warto zwracać uwagę, warto być świadomym, że notowania BNB mogą do tych $219 nam zjechać. No i teraz pytanie, jaki to może mieć wpływ na szeroki rynek kryptowalut? W mojej ocenie niezbyt duży, przynajmniej dopóki Binance stoi i się nie wywraca, to niezbyt duży. Oczywiście, pierwsza reakcja była wyraźna. Widzieliśmy na notowaniach Bitcoina spadek o ponad 4,5%, czyli ponad $1700 tak naprawdę. Natomiast była to reakcja bardzo, bardzo krótkotrwała, bo kolejnego dnia ten spadek został zanegowany i Bitcoin odrobił sobie te straty, więc w przypadku Binance Coina nie mieliśmy tak szalonej zwyżki. Nie odrobiliśmy całego spadku. W przypadku Bitcoina ten spadek został odrobiony. W przypadku innych coinów też bardzo często ten wtorkowy spadek został już w środę odrobiony, więc widać, że rynek jakoś szczególnie się tym nie przejął, trochę sobie to wyfiltrował. Okej, to jest sprawa Binance'a, to niech cierpi Binance Coin, ale szerokiego rynku kryptowalut w to nie mieszajmy. Zdaje się, że to jest całkiem zdrowe podejście, które napawa optymizmem, jeżeli chodzi o perspektywy na przyszłość. Oczywiście te krótkoterminowe, one w dalszym ciągu nie uległy zauważalnej zmianie. Wciąż trzeba zdawać sprawę sobie z tego, że choć nie musi do tego dojść, to jednak może wystąpić w najbliższym czasie korekta. Bitcoin może technicznie osunąć się do poziomu $34,500. Ba, Bitcoin z czysto technicznego punktu widzenia mógłby cofnąć się nawet do poziomu $31,500. Zerknijcie sobie na notowania Bitcoina, ale nie z perspektywy interwału dziennego, a z perspektywy interwału tygodniowego. Zauważymy, że notowania kryptowaluty wzrastają w perspektywie tygodniowej niemalże nieprzerwanie od połowy września. W międzyczasie mieliśmy tak naprawdę dwa tygodnie
spadkowe, okej, 3 tygodnie spadkowe, jeden był w drugiej połowie września, ale był to spadek w ciągu tygodnia o 1%. Drugi był na początku października, ale to był spadek o 0,2%, czyli właściwie o nic. I kolejny był jeszcze też w pierwszej połowie października, to był spadek o niespełna 3%. Wszystkie pozostałe tygodnie, licząc od połowy września, były wzrostowe, przy czym te wzrosty potrafiły sięgać 10-15%, więc były zdecydowanie wyższe. Skala wzrostu jest spora i to biorąc pod uwagę, o ile Bitcoin podrożał od połowy września, no i jeszcze większa, jeżeli policzymy ten zasięg od dołków z listopada ubiegłego roku, wtedy przekraczamy bodajże 140%. Jest to sporo. Jest to na tyle sporo, że notowania Bitcoina mogą w naturalny sposób wykonać jakąś korektę. Ona oczywiście nie musi się wydarzyć, bo sytuacja z końcówki roku 2020 pokazuje, że Bitcoin potrafi wzrastać bardzo wysoko, bardzo mocno bez notowania żadnych większych korekt. Natomiast mimo wszystko ja wychodzę z założenia i wielokrotnie Wam o tym powtarzałem, natomiast ostatnie materiały cieszą się jakby większym zainteresowaniem, więc powtórzę to jeszcze raz. W mojej ocenie zdecydowanie lepiej brać pod uwagę realne zagrożenia, zdawać sobie z nich sprawę i być na nie przygotowanym, nawet jeżeli one nie nastąpią, nawet jeżeli to się nie wydarzy. Oczywiście mówimy o tym, co ma większe prawdopodobieństwo wystąpienia, czyli wiadomym jest, że ktoś może powiedzieć, iż ryzykiem dla rynku kryptowalut jest wywrócenie się Tethera albo całkowity upadek Binance'a. Rzeczywiście, tak, to jest jedno z największych ryzyk. W mojej ocenie to są ryzyka zdecydowanie większe, ważniejsze i poważniejsze niż ryzyka regulacyjne, które na rynek wirtualnych aktywów mogą być nałożone. Natomiast ryzyko takie wiązałoby się nie z korektą na poziomie 10, 20 czy 30%, ale upadek Tethera albo Binance'a wiązałby się prawdopodobnie z totalnym załamaniem rynku kryptowalut, po którym prawdopodobnie te coiny nie odbiłyby zbyt szybko, tylko mielibyśmy kryptowalutową zimę, ale nie przez rok czy dwa, ale może przez pięć, więc zdecydowanie dłużej. Jeżeli ktoś wychodzi z założenia, że taki scenariusz jest wysoce prawdopodobny, czyli zakłada, że Tether się przewróci, że Binance upadnie, to jedynym rozsądnym zachowaniem jest nie wchodzenie na rynek kryptowalut. Dlatego, że tak jak mówię, jeżeli to nastąpi, to nie będzie to korekta. To będzie paniczna wyprzedaż, totalne załamanie i może nie będzie już czego zbierać. Natomiast jeżeli nie bierzemy pod uwagę wystąpienia takiego scenariusza, zwracamy uwagę na te, które realnie mogą wystąpić. Typu notowania jakiejś kryptowaluty mogą zaliczyć korektę, to warto sobie zdawać sprawę z tego, dokąd ta korekta ewentualnie może sięgnąć. Po to, abyśmy byli gotowi, że jeżeli dziś wchodzę na ten rynek, dziś podejmuję decyzję, żeby kupić Bitcoina, to ja muszę być świadom tego, o ile procent ten Bitcoin może zjechać, z jak dużym obsunięciem kapitału muszę się liczyć. Może to się nie wydarzy, może nie. Ale wolę zakładać ten nieco bardziej pesymistyczny scenariusz i najwyżej pozytywnie się zaskoczyć, że super, fajnie, miło i przyjemnie, niż być hura optymistycznie nastawionym, a później wyrywać włosy z głowy i mówić, ale jak to miało wzrastać do 100 tysięcy dolarów, a tu mamy cofkę z 38 do 31 tysięcy dolarów. Więc zawsze warto zakładać nieco bardziej pesymistyczny scenariusz, najwyżej pozytywnie się zaskoczyć, wtedy naprawdę życie jest o wiele spokojniejsze i ten handel na rynkach finansowych nie spędza nam snu z powiek. Jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować, nie sprawdzać wykresów co godzinę czy co dwie. Można tak naprawdę w piątek po południu wyłączyć platformę i do poniedziałku w ogóle na nią nie zerkać i też da się w ten sposób żyć, nie będąc uzależnionym od tego wszystkiego. Więc w mojej ocenie ja podtrzymam to, o czym mówię już tak naprawdę od dłuższego czasu, że jest ryzyko wystąpienia korekty spadkowej. Oczywiście to ryzyko z każdym kolejnym dniem nieco maleje, a maleje z tego tytułu, że w odróżnieniu do sytuacji, ja się też czasami już porównywałem do tego i nawiązywałem, ale w odróżnieniu do sytuacji z końca października, teraz Bitcoin utrzymuje się w okolicy technicznego poru zdecydowanie dłużej. Oczywiście nie wybiliśmy jeszcze powyżej. Wtedy wybiliśmy zdecydowanie szybciej powyżej oporu w wysokości 34 500 dolarów. Teraz w okolicy 37 500 dolarów utrzymujemy się już tak naprawdę od 9 listopada, czyli od kilkunastu dni. Natomiast bez wątpienia pozytywnym jest to, że jak dotąd nie pojawiła się tu żadna wystarczająco silna presja podażowa, która byłaby w stanie zainicjować nieco większy spadek. W sensie spadek kilkudniowy, no bo mieliśmy jakieś spadki. Tu jeden trwał nawet 4 sesje, ale później był spadek 16 listopada o 4,5%. Duży,
ale jednosesyjny. W miniony wtorek spadek znowu o ponad 4,5%. Duży, ale znowu jednosesyjny, po czym kolejnego dnia cała ta wyprzedaż została zanegowana, więc strona podażowa jakby próbowała wykorzystywać różne możliwości, różne furtki do tego, żeby zapoczątkować taką korektę, ale byki na tym rynku są na tyle silne, że albo optymizm wokół Bitcoina jest na tyle duży, że każdy taki spadek traktowany jest przez inwestorów jako okazja, bo lepiej jest kupić Bitcoina po 36 niż po 38 tysięcy dolarów i zdaje się, że po każdym takim spadku, przynajmniej do tej pory, mieliśmy bardzo dynamiczne, bardzo szybkie odbicia. Czy tak będzie za każdym razem? Nie wiemy, więc warto brać pod uwagę ryzyko wystąpienia korekty. Natomiast biorąc pod uwagę, co się tutaj dzieje, nawet jeżeli taki spadek nastąpi, może go nie będzie, ale nawet jeżeli, to zakładam, że będzie to po prostu kolejna forma korekty. Tak jak zakładałem, że to jest korekta i o tym mówiłem wielokrotnie. Tak jak zakładałem, że to jest korekta i o tym też mówiłem. Jest to wszystko oczywiście na kanale, więc jak ktoś nie wierzy, można sobie stare materiały na kanale odtworzyć i do tego wrócić. Uważam, że tutaj też nawet jeżeli spadek się pojawi, to będzie on formą korekty. Dlatego, że od strony fundamentalnej wiele czynników wskazuje na to, że przed nami jeszcze jest kilka ładnych miesięcy rajdu wzrostowego. Pojawiły się w ostatnim czasie takie projekcje zakładające, że Bitcoin osiągnie szczyt w listopadzie bądź grudniu przyszłego roku. I przyznam szczerze, że wcale bym się nie zdziwił, gdyby tak właśnie było. Ja zwykle nie jestem fanem tego, żeby określać coś dokładnie czasowo, że coś wydarzy się w październiku, albo coś wydarzy się w listopadzie, albo że rynek ma wzrosnąć w danym okresie o x%. Jestem w stanie szacować, że Bitcoin ma wzrosnąć do tego i tego poziomu, ale łapanie tego w jakieś ramy czasowe zwykle nie wydawało mi się najlepszym rozwiązaniem. W przypadku Bitcoina mogę zrobić ten jeden wyjątek. Nie w kontekście tego, o ile on wzrośnie w ciągu najbliższego miesiąca czy dwóch, ale w kontekście tego, że szczyt tej hossy może wypaść w listopadzie bądź grudniu ubiegłego roku, ale te wszystkie szacunki bazują tylko na jednym, na statystyce, na danych historycznych. Nie będziemy tego teraz robić, kiedyś o tym mówiłem, ale każdy może z Was zrobić to sobie samodzielnie, odpalając po prostu wykres Bitcoina. I zwróćcie uwagę, kiedy Bitcoin rysował dołki po bessach i wierzchołki po hossach. Bardzo często, właściwie zazwyczaj, wypadało to albo w listopadzie, albo w grudniu. Tak było w roku 2017, kiedy mieliśmy szczyt, tak było w roku 2018, kiedy mieliśmy dołek. Tak było w roku 2021, kiedy mieliśmy szczyt w listopadzie i tak było w roku 2022, kiedy mieliśmy dołek także w listopadzie. Więc no oczywiście nie zakładam, że będziemy mieli teraz tak naprawdę szczyt w tym roku, dlatego że sama zwyżka trwałaby rok, a zwróćcie uwagę, że tutaj mieliśmy wzrost od roku 2020 do końca 2021, czyli dwuletnia właściwie, czy trzyletnia prawie hossa. Tutaj trwa rok, więc jeszcze ta przestrzeń czasowa jest i myślę, że zwyżka dalej będzie kontynuowana. Ja ogólnie zakładam, że Bitcoin wybije nowe ATH, że przekroczymy granicę 70 tysięcy dolarów. Nie w tym roku, bo na to bym nie liczył, ale w przyszłym roku myślę, że szanse są całkiem spore. Dobra, przejdźmy dalej, bo trochę się rozgadałem i ten materiał może być za chwilę rekordowo długi, a nie o to wcale mi dzisiaj chodziło. Przejdźmy do Ethereum. No i tu znowu spójrzmy sobie na to, co działo się we wtorek i na to, co działo się w środę. We wtorek spadek o 4,3%. W środę wzrost o 6,7%. Z grubą nawiązką wtorkowy spadek został zanegowany. Czy to dobrze, czy to źle? Z jednej strony pozytywnie, z drugiej strony trochę szkoda, że ta korekta nie była nieco głębsza, bo gdyby Ethereum osunęło się, nie mówię, że musieliśmy spadać do 1740, ale przynajmniej do 1860 dolarów, po czym pojawiłoby się takie odbicie, jak to obserwowane w środę, to uznałbym, że z bardzo dużym prawdopodobieństwem korekta dobiegła końca i wracamy na ścieżkę wzrostów. Teraz też uważam, że szanse na to są całkiem spore, ale mimo wszystko nie wykluczam jeszcze możliwości spadku właśnie w ten rejon. Oczywiście reakcja popytowa, ta środowa, potężna. Wczoraj rynek się zatrzymał, dzisiaj po ranku obserwujemy jakieś małe wzrosty. Jeżeli ta tendencja będzie kontynuowana, no to Ethereum mogłoby w najbliższym czasie znaleźć się znowu na granicy 2150 dolarów. Ewentualne wyjście powyżej mogłoby napędzić dalszy wzrost w kierunku 2000, mniej więcej 350 dolarów. No i przejdźmy do coinów, które to wy
zaproponowaliście do przeanalizowania na dzisiaj. Jako pierwszy na tapet trafia nam Musk Network, projekt, którego kurs bardzo ładnie wzrastał. Przede wszystkim wzrastał on tak naprawdę od 19 października do 3 listopada. Później się zatrzymał właściwie i mieliśmy pewną stabilizację, która utrzymywała nam notowania tej kryptowaluty nieco powyżej pokonanego wcześniej oporu. Teraz był to oczywiście już pułap wsparcia w wysokości 3,30. Poziom, który tu był bardzo ładnie testowany jako wsparcie i poziom, który tutaj też był bardzo ładnie testowany jako wsparcie. W trakcie wtorkowego spadku o ponad 11% rynek zszedł poniżej tego pułapu, po czym w środę wrócił powyżej. No i teraz ten poziom jest w dalszym ciągu dla nas istotny. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że nie należy dyskredytować technicznego poziomu tylko dlatego, że rynek raz go pokonał. Szczególnie, jeżeli mówimy o tym, że sam pułap pokonany został nie w trakcie luźnej, spokojnej sesji, w trakcie której nic się nie działo, tylko pokonany został w dniu, w którym na rynku zapanowała panika. Wiele coinów spadało i w momencie, kiedy mamy tak istotne wydarzenia, techniczne poziomy tracą na znaczeniu. Naprawdę one nie mają największego znaczenia w momencie, w którym na rynku leje się krew. Jeżeli są istotne dane fundamentalne, to one przewyższają i przeważają nad analizą techniczną. Jej skuteczność w takich momentach jest zdecydowanie niższa, ale to nie jest charakterystyka tylko rynku kryptowalut. Tak jest wszędzie. Możecie sobie spojrzeć na zachowanie dolara amerykańskiego we wtorek, przed tygodniem, kiedy poznawaliśmy dane na temat inflacji konsumenckiej. Wtedy też niektóre techniczne poziomy były rozjeżdżane. Możecie zobaczyć sobie na zachowanie polskiego złotego. W połowie września, kiedy nasza rodzima Rada Polityki Pieniężnej zaskakująco mocno obniżyła stopy procentowe, wtedy też polski złoty doświadczył sromotnej przeceny. Dziś jesteśmy oczywiście już zdecydowanie wyżej na notowaniach złotego, natomiast no, w takich sytuacjach rynek finansowy ma trochę w nosie techniczne poziomy, więc ten spadek on mnie jakoś tu szczególnie nie dziwi. Na pewno in plus jest to, że bardzo szybko wróciliśmy powyżej. Warto zwracać uwagę, że jest to poziom, który dodatkowo pokrywa się zmierzeniem 38,2% korekty Fibonacciego, więc jest to pozytyw. Oczywiście w dalszym ciągu ja zwracałbym Waszą uwagę na ryzyko wystąpienia nieco głębszej korekty, może spadek nawet Musk Network w kierunku 2,85, natomiast mimo wszystko postrzegam to jako formę korekty. Jeżeli wrócimy na ścieżkę wzrostów, no to bez wątpienia trzeba zwracać uwagę tutaj na okolice poziomu 3,66, 67, 68 czy 3,70. Chodzi oczywiście o te pułapy, które tutaj były testowane. Kolejny opór to jest 4 dolary, a dalej nawet rejon 5 dolarów. Czyli tutaj już potencjał wzrostowy od oporu do oporu będzie zdecydowanie większy. Dobra, lecimy dalej. Kolejnym projektem, który znalazł się w Waszych propozycjach do przeanalizowania na ten tydzień był Phantom. Phantom, którego kurs odbił się od poziomu 35 centów, no i zaliczył w ostatnim czasie dość wyraźny spadek. We wtorek był to spadek o 9%, w odróżnieniu do Ethereum nie zanegowaliśmy jeszcze tego spadku. W środę oczywiście pojawiła się reakcja popytowa, ale mniejsza. Wczoraj pewna stabilizacja, dziś pewne odbicie. Ja brałbym pod uwagę możliwość jeszcze pogłębienia spadku. Nie zdziwiłbym się wcale, gdyby Phantom runął nam do poziomu 26 centów. Nawet gdyby osunął się do poziomu 23 centów, to jakoś strasznie bym prawdopodobnie z tego tytułu nie rozpaczał. Natomiast trzymajmy kciuki za to, żeby ten spadek był spokojniejszy. Żeby to nie był spadek rzędu 7, 8, 9% per dzień, tylko żeby ta wyprzedaż trochę spowolniła, to wtedy będziemy mieli większe prawdopodobieństwo, że będzie to tylko forma korekty, po zakończeniu której Phantom na ścieżkę wzrostów powróci. To mogłoby skutkować czy to zwyżką w kierunku 35 centów, albo w przypadku wyjścia powyżej tego pułapu dalej kolejne opory 40, 44,5 centa, 54 centy, więc naprawdę bardzo fajne, bardzo wysoko zlokalizowane poziomy. Ok, lecimy dalej. Optymizm, projekt, którego kurs zaliczył no, w ostatnim czasie pewne odbicie spadkowe, które obserwowane było w wielu miejscach. We wtorek był to spadek o prawie 8%, ale spadek, który nie dotarł do poziomu dolara 44 centów, zatrzymał się przy pierwszym wsparciu. O tym poziomie mówiliśmy, nie pamiętam, czy chyba w ubiegłym tygodniu nawet zresztą. Ja wtedy wyznaczałem dwa poziomy, czyli dolar 60 i dolar 44 centy. Zatrzymaliśmy się przy tym pierwszym, dolar 60. Mieliśmy w środę bardzo ładną reakcję popytową i to, na co warto zwracać uwagę, to, że we wtorek rynek spadł o niespełna 14 centów, a w środę wzrósł o ponad 14 centów.
Różnica, ktoś powie, niewielka, ale dość znacząca z punktu widzenia analizy technicznej, dlatego że jeżeli notowania osuwają się wpierw do technicznego poziomu wsparcia, a kolejnego dnia pojawia się wyraźna świeca wzrostowa, która swym zasięgiem przewyższa świecę spadkową z dnia poprzedniego, to mówimy o tym, że doszło do powstania prowzrostowej świecy czy formacji objęcia hossy. Jest to układ wzrostowy zapowiadający potencjalne odbicie od technicznego wsparcia. W tym przypadku to odbicie oczywiście już nastąpiło. Jesteśmy w rejonie oporu. Ja ten opór wyznaczam jako strefę pomiędzy $1.83 a $1.90. Jeżeli tylko ta granica zostanie przełamana, to w mojej ocenie optymizm mogłoby zmieszać dalej na północ, czy to w kierunku $2.07, albo dalej mniej więcej 2.37-2.40. To mam kolejną strefę dość ciekawą wyznaczoną. Myślę, że na to warto będzie spoglądać. Oczywiście, gdyby ktoś chciał iść dalej, to kolejny opór $2.74, no ale to nie jest perspektywa prawdopodobnie na najbliższy tydzień. Ok, lecimy dalej, zerknijmy sobie na notowania poligonu, a więc Matic, bardzo ładne odbicie od konfluencji oporu, o czym też chyba już mówiliśmy jakiś czas temu, czyli bariera 95,5 centa, horyzontalny poziom, niewiele niżej przebiegająca linia tendencji wzrostowej. Dość wyraźna reakcja podażowa pojawiła się już w połowie listopada, a późniejsza wyprzedaż sprowadziła nam notowania poligonu w rejon 72,5 centa. Tylko we wtorek, rynek spadał o ponad 10%, w środę pewne odbicie o 6%. Natomiast pytanie, czy to już jest powrót na ścieżkę wzrostów? Nie zdziwię się wcale, jeżeli nie. W mojej ocenie wciąż istnieje bowiem ryzyko nieco większego spadku czy to w kierunku 66, czy w bardziej pesymistycznym scenariuszu nawet w kierunku 59 centów. I jeżeli to ma być korekta, to bardzo dobrze, gdyby ta korekta wyhamowała. I teraz co mam na myśli, bo już powiedziałem dzisiaj to parę razy, żeby spadek wyhamował, żeby nie był tak dynamiczny, to może objawiać się na dwa sposoby. Pierwszy jest taki, że notowania z dnia na dzień spadają, ale robią to w zdecydowanie mniejszej skali. Coś podobnego do tego, co obserwowaliśmy na przykład w drugiej połowie lipca. Też był jakiś spadek, ale on nie był wcale jakiś porywający. To były spadki często poniżej 1% w ciągu dnia. To jest jedno rozwiązanie, żeby wyhamować jakąś wyprzedaż. Drugim rozwiązaniem, które może wystąpić w momencie, kiedy dzienna zmienność jest dalej bardzo duża, czyli rynek jest w stanie poruszać się w ciągu pojedynczego dnia nawet o kilka procent, no to nie jest powiedziane, że jeżeli mamy tak duże ruchy, to sama korekta nie może być spokojniejsza. Może być nawet przy tak dużej zmienności na pojedynczych sesjach, ale musi wydarzyć się to poprzez występowanie naprzemiennie po sobie wzrostów i spadków, czyli na przykład spadamy przez jeden dzień, wzrastamy trochę przez 2-3 dni, znowu spadamy przez dzień, wzrastamy przez 2-3 i wtedy oczywiście dynamika całego ruchu spadkowego, jak weźmiemy jego tak naprawdę zakres liczony od wierzchołka do dołka, jest zdecydowanie mniejsza. Nie skupiajmy się w tym wszystkim na pojedynczych świecach, tylko raczej na obrazie całości. Tutaj póki co ta wyprzedaż jest całkiem dynamiczna, całkiem spora. I to w mojej ocenie właśnie przemawia za tym, że być może to jeszcze nie jest dołek tej korekty, że jeszcze możemy wrócić na ścieżkę spadku. Oczywiście dziś czy jutro może doświadczymy jakiegoś wzrostu. W weekend może będzie nieco spokojniej, no bo weekendy zwykle na rynku kryptowalut są nieco spokojniejsze. Może z początkiem przyszłego tygodnia znowu nieco się osuniemy. Natomiast no, trzymajmy kciuki, żeby notowania poligonu nie osunęły się poniżej granicy 59 centów, no bo wtedy zrobi się po prostu groźnie. Ok, lecimy dalej. A0, a więc Aleph 0. No tu powiedzmy jest optymistyczniej, bardziej optymistycznie. Oczywiście srogi wzrost, potężny wzrost obserwowany od drugiej połowy października, pokonana linia tendencji spadkowej, pokonane horyzontalne poziomy wysokości $0.04, $0.20-$0.21, no i trochę szkoda, że ta zwyżka nie dotarła do kolejnego oporu w wysokości $0.61. Ja w tym miejscu nie wyznaczam żadnego oporu, czyli tutaj na tych wierzchołkach $0.45, a nie wyznaczam go z prostego powodu. On nigdy nie był istotny. Tu wybicie w dół, wybicie w górę, wybicie w dół, wybicie w górę, w dół, w górę, w dół, w górę. To nie była wartościowa strefa, żebyśmy mieli na nią zwracać uwagę. No ale ktoś zaraz powie, co ty mówisz? Przecież spójrz na to, co działo się na przykład w lutym. Rynek się dokładnie tutaj zatrzymał, a później tę strefę testował jeszcze z końcem lutego jako wsparcie. No okej, zgodzę się. Tak było. Było. Czas przeszły.
Bo co z tego, że rynek jakiś poziom ładnie testował, respektował na jego wysokości w lutym, skoro od połowy marca miał go w głębokim poważaniu. Wybijał w górę, wybijał w dół, w górę, w dół, w górę, w dół, właściwie naprzemiennie każdego dnia. Więc jeżeli widzimy coś takiego, to dla mnie ten poziom już jest zdyskredytowany. Oczywiście powoływałem się dzisiaj, omawiając bieżącą sytuację na notowaniach Maska, że jakiś poziom może zostać pokonany, nie należy go dyskredytować. Oczywiście, pod warunkiem, że takie wybicie następuje raz, ale nie, że takie wybicie następuje 10 razy w ciągu miesiąca. No to jest spora różnica. Więc dla mnie tu nie ma żadnego poru. Oczywiście jest ryzyko wystąpienia korekty. Najbliższe wsparcie to jest granica $20-21, więc to jest pułap, na którym zwraca uwagę. Natomiast jeżeli zwyżka dalej będzie kontynuowana, $61 to jest pierwszy opór, ewentualnie te poprzednie wierzchołki z lutego bodajże, czyli okolice $86-87, tam jest kolejna ciekawa strefa, na którą myślę, że warto będzie spoglądać w kontekście dalszej zwyżki. Idziemy do kolejnego coina, AVAX Avalanche, projekt, którego kurs bardzo ładnie zwyżkował od powiedzmy połowy października. No to był prawdziwy wystrzał właściwie. Nie będę wymieniał nawet wszystkich oporów, które zostały pokonane, bo tak dużo ich było. Zatrzymaliśmy się w rejonie technicznego oporu w wysokości $25. Zdaje się, że o tym poziomie już kiedyś, jakiś czas temu mówiliśmy, dlatego że ja ten poziom po prostu na wykresie miałem wyznaczony, więc prawdopodobnie wyznaczałem go pod którąś z wcześniejszych analiz. No ale tam pojawiła się dość wyraźna reakcja podażowa. Osunęliśmy się już poniżej 21,50. No i teraz jeżeli ta tendencja spadkowa będzie kontynuowana, to zwracałbym uwagę na trzy poziomy. W pierwszej kolejności na trzy poziomy, bo właściwie rynek może do tego trzeciego nawet dotrzeć, czyli $18, $16,40 i $15. Więc to są trzy kolejne pułapy wsparcia, na które w przypadku Avalanche myślę, że warto będzie spoglądać w kontekście zasięgów dla potencjalnego ruchu spadkowego, który może w najbliższym czasie się pojawić. Okej, lecimy do chyba jednej z największych gwiazd ostatnich tygodni, czyli do Solany, której kurs delikatnie mówiąc wystrzelił. Pokonanych zostało kilka oporów, oczywiście mniej niż na notowaniach Avalanche, ale były to bardzo ciekawe strefy. $27.50, $37.50, $47. Szkoda, że zwyżka nie zatrzymała, czy nie dotarła do poziomu $79. Zatrzymaliśmy się zdecydowanie wcześniej. Natomiast no, jeżeli tutaj ta korekta spadkowa będzie kontynuowana, no to teraz te poziomy, które były wybijane jako opór, mogą stanowić dość istotne wsparcia. Jest więc ryzyko cofki nawet do poziomu 27,50, choć ona nie musi się pojawić, to nie musi być tak srogi spadek, szczególnie, że ta wyprzedaż tu też nie jest jakąś lawinową wyprzedażą, więc $47 to jest pierwsze wsparcie, na które należy zwracać uwagę, 37,50 to jest drugie. Myślę, że ta korekta może jeszcze przez jakiś czas być kontynuowana, ale postrzegam ten ruch raczej jako formę korekty, nie jako koniec wzrostów i nadchodzące załamanie, tylko jako korektę, po zakończeniu której Solana wróci jeszcze na ścieżkę wzrostów. Okej, kolejnym projektem, który znalazł się w komentarzach pod ubiegłotygodniowymi materiałami jest Aptos. W tym przypadku mieliśmy oczywiście ładny wzrost, zwyżka zatrzymała się w okolicy technicznego oporu w wysokości 7,85. Zwróćcie uwagę, jaki fajny poziom. Dwukrotnie testowany jako wsparcie, później 4-5-krotnie jako opór. Tu znowu test jako opór, reakcja podażowa, cofka do pokonanego wcześniej oporu, teraz wsparcia 6,65. W bardziej pesymistycznym scenariuszu można brać pod uwagę ryzyko spadku Aptosa do poziomu 5,65, natomiast może utrzymamy się powyżej tego pułapu. Jeżeli uda się wybić powyżej 7,85, wówczas myślę, że można będzie przygotować się na dalszą zwyżkę w kierunku $9.50, $10.90 albo $13.60. Tak, ja mam rozstawione opory, więc to, na co warto zwracać uwagę, to odległości pomiędzy każdym kolejnym oporem, jednym a drugim. Te odstępy są całkiem spore. To bez wątpienia pozytywna informacja. No i na koniec tego dzisiejszego spotkania zerknijmy sobie na TIA, czyli Celestia. Odpalam ten wykres z jednego prostego powodu, bo raz na jakiś czas pojawiają się w Waszych propozycjach coiny do przeanalizowania, ale są to czasami albo coiny, które pod względem market capu, czyli kapitalizacji rynkowej, znajdują się na poziomie 400 plus, 500 plus w rankingu i dalej. Bardzo często są to coiny totalnie niepłynne i nie ma sensu robienie analizy technicznej, dlatego że analiza techniczna na rynkach niepłynnych będzie nieskuteczna.
I można mówić, że analiza techniczna jest super, że ja ją bardzo lubię, no bo lubię, bo praktykuję tą analizę od ponad 11 lat na różnych rynkach. Oczywiście nie tylko, bo analiza fundamentalna nie jest mi obca i też ją bardzo lubię, ale tą techniczną praktykuję od ponad 11 lat. Ale jestem świadom, że nie jest to analiza, która sprawdzać będzie się na każdym rynku. Są rynki bardziej i mniej techniczne. To, czy rynek jest bardziej czy mniej techniczny, w dużej mierze zależy od jego płynności. Rynki bardziej płynne są bardziej techniczne, zazwyczaj. Rynki mniej płynne są mniej techniczne albo niekiedy wcale nie techniczne, więc jeżeli proponujecie mi do przeanalizowania coiny z rankingu 400, 500, 600, 1000+, no to wybaczcie proszę, ale nie będę ich omawiał z dwóch powodów. Powody są dwa konkretne. Pierwszy, bardzo często są to rynki niepłynne, właściwie trzy. Bardzo często są to rynki niepłynne, na których analiza techniczna nie będzie zbyt skuteczna. Nie o to chodzi, żeby zrobić jakąś analizę i powiedzieć, ona i tak nie będzie skuteczna, także nie słuchajcie tego, to mija się z celem. To jest pierwszy powód. Drugi powód jest taki, że bardzo często te projekty nie interesują zbyt wielu osób, interesują może jedną osobę i rzeczywiście no, jest to jakaś filtracja, jakaś weryfikacja i pomijanie pewnych waszych sugestii, no ale nagrywam ten materiał po to, żeby więcej osób go zauważyło, żeby więcej osób posłuchało o tym, co ich interesuje. Więc jeżeli mam coina, który interesuje jedną osobę, a coina, który interesuje na przykład 200 osób, 300, 500, no to wybiorę to, co interesuje 500 osób. Jest też jeszcze jeden aspekt, a mianowicie czasami te coiny są tak jak ten, po prostu historia ich notowań nie przekracza miesiąca albo dwóch. No w tym przypadku mam początek notowań tak naprawdę tutaj 31 października. Dzisiaj mamy 24 listopada, to jest nawet nie miesiąc. Nie mamy o czym tutaj mówić. Tak naprawdę rynek nie wyrysował jeszcze nic szczególnego. Jeżeli chodzi o analizę techniczną, wyznaczanie wierzchołków, dołków, w sensie oporów i wsparć bazuje na wierzchołkach i dołkach. Jeżeli tego nie mamy, no to nie ma większego sensu zwracanie uwagi na takie coiny. W sensie to nie jest tak, że ja dyskredytuję tę kryptowalutę, nic z tych rzeczy, ale jeżeli chcecie inwestować w takie projekty, no to nie róbcie tego na podstawie analizy technicznej, tylko na podstawie analizy jakiejś fundamentalnej. Sprawdźcie sobie, kto stoi za tym projektem, co on sugeruje, jakie są jego cele, misje, plany i tak dalej, rozwojowe, a nie, bo wykres jest w interesującym miejscu. No nie, w takim przypadku wykres ma najmniejsze znaczenie i nie ma sensu nawet na niego za bardzo spoglądać. Oczywiście, można patrzeć sobie na wykres z perspektywy interwału 4-godzinnego, tylko to też nie będzie miało większego sensu, bo tu historia notowań jest po prostu zbyt krótka. Z punktu widzenia H4 mogę Wam wyznaczyć opór. Opór w okolicy 6,37-38 dolarów. To jest pierwszy opór. Ale czy mogę też wyznaczyć wsparcie? Z jednej strony tak, z drugiej strony sam w nie nie wierzę. Mógłbym wyznaczyć wsparcie na podstawie tego dołka, czyli okolice 5 dolarów. Tylko jaki to ma sens? Ten poziom nigdy wcześniej nie był testowany. Tu mieliśmy fajną strefę. Patrzcie, tu był opór, tu było wsparcie. Ale ona tu została już wybita i wczoraj też została już naruszona. Więc to już nie jest wartościowy poziom. Czy ten będzie? Zobaczymy. Może będzie, a może nie będzie. Ktoś powie, to wyznacz linię tendencji, połączmy dołki, zróbmy to w ten sposób. Nie ma najmniejszego problemu. Mogę wyznaczyć tę linię, ale w nią też nie wierzę. Z prostego powodu. Żeby linia tendencji miała sens, była istotna dla rynku, potrzebujemy trzech testów. Horyzontalny poziom jest wyznaczyć prościej. Wystarczy, że będzie testowany 1-2 razy i jest ok. Może być wartościowym pułapem. Z linią trendu tak nie jest, bo ja mogę sobie połączyć dwa losowe wierzchołki albo dwa losowe dołki. Tylko, że to, że ja sobie na wykresie połączę dwa losowe dołki, nie oznacza, że to jest wartościowy poziom. Jak mamy trzeci test, no to znaczy, że był jeden dołek, drugi i trzeci raz rynek reagował w okolicy tej linii. To jest potwierdzenie jej istnienia, jej istoty, jej wartości. Jeżeli nie ma tego trzeciego testu, to jest tylko poziom, który właściwie trochę zaśmieca wykres, bo nawet jak rynek tu dotrze, to i tak ja osobiście nie zdecydowałbym się otworzyć tu pozycji, bo to jest za duże ryzyko. Linia tendencji wymaga trzeciego potwierdzenia, wtedy jej skuteczność bardzo mocno wzrasta. Dopóki tego trzeciego odbicia nie ma, no to skuteczność takiej linii jest niewielka, więc technicznie możemy wyznaczyć poziom w okolicy 5 dolarów, możemy wyznaczyć kolejny poziom w okolicy 4,35. Na ile one będą istotne, nie mam najmniejszego znaczenia. Historia notowań jest
jest tutaj po prostu zbyt krótka. Jakiś czas temu podobny problem mieliśmy na Arbitrum, no ale Arbitrum ma już pewne notowania i już dziś jesteśmy w stanie na ten wykres spoglądać no nieco pewniej, nieco więcej informacji on już nam dostarczył. Z tym będzie podobnie, ale za kilka miesięcy, kiedy historia notowań będzie większa, kiedy będziemy mieli wyrysowanych więcej dołków, więcej wierzchołków, będziemy widzieli poszczególne reakcje, jakąś charakterystykę tego rynku i wtedy też te decyzje będą prawdopodobnie zdecydowanie inne. Dobrze, widzę, że zbliżamy się do 39 minut. Nie jest to rekordowy materiał, ale jeden z najdłuższych na przestrzeni ostatnich miesięcy. Nie będę więc go jakoś szczególnie przeciągał jakimś ckliwym podsumowaniem. Zdaje się, że wszystko, co miałem już dzisiaj powiedzieć, to powiedziałem i wnioski każdy jest w stanie wyciągnąć samemu. Bardzo serdecznie Wam oczywiście za dziś dziękuję. Osoby, które wytrwały do końca, dajcie proszę znać w komentarzu, że obejrzeliście w całości. Zobaczmy, ile takich osób rzeczywiście jest. Ja tylko przypomnę, że jeżeli chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się notowaniom jakichś konkretnych coinów, to dajcie proszę znać w komentarzu pod tym dzisiejszym materiałem, a w przyszłym tygodniu standardowo. Słyszymy się oczywiście w poniedziałek, środę oraz piątek punktualnie o godzinie 10. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego dla Was. Cześć!